tym filmie widzowie otworzyłem rapy boksy o wartości 100 zł na boks PvP. Co mi wypadło? Oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Dodatkowo wleciał konkurs na fajnego shulkera z itemami. Kieszeń zabolała, ale to jak zwykle. 300 apek w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał, nie przedłużając, miłego oglądania. A sponsorem odcinka widzowie jest Genesis. I zobaczcie, jaki mam nowy fajny fotel. Jest to fotel ergonomiczny. No i powiem wam widzowie, że ciekawie się na czymś takim siedzi. Jest to totalne inne odczucie niż na takim zwykłym fotelu gamingowym. Dodatkowo z kodem Camper macie minus 10% na cały sprzęt od Genesis. Wpadajcie na ich stronę. Ogólnie widzowie bardzo mnie nosi. Po prostu mam 11 rapy boksów. Wender, cześć, najprawdopodobniej po prostu. Tak, 11 rapy boksów. Jeden rapy boks kosztuje 30 zł. No i postanowiłem sobie, że nie będę tego otwierał do momentu, aż po prostu zostaną wprowadzone nowe sety, zbroje, wszystko. No bo wydaje mi się, że się nie opłaca. No bo aktualnie mam najlepszy miecz na serwerze. Mam prawie najlepszego seta na serwerze. No i kurde, ten rapy boks, no nic mi tak naprawdę nie da. Ale nosi mnie i widzowie, dzisiaj po prostu robimy test. Mianowicie, czy warto w ogóle, czy się opłaca otworzyć, nie? Czy się opłaca otworzyć takiego rapy boksika, bo rapy boks, no 30 zł, widzowie. Zobaczcie ten drop. Jedyne, co jest sensowne z tego i co zwróci tego rapy boksa, bo na rynku można takiego rapy boksa dostać, widzowie, za około 10 tysięcy, to co jest droższe niż 10 tysięcy? 4 merkurkowe pyły są droższe, bo jeden kosztuje 4 tysiące, 8, miecz Tobiasza, kilo w Tobiasza i to jest tyle, widzowie. I to wszystko, co jest droższe po prostu z całego tego rapy boksa, nie? Więc no, jak widzicie, jest mało itemów, które powodują to, że opłaca się to otwierać, no ale ja to widzowie otworzę. No bo już raz otwierałem, no i jak dobrze wiecie lub nie wiecie, wypadł mi miecz Tobiasza, czyli najlepszy drop. No i na niego, takiego miecz Tobiasza można sprzedać za 2 rapy boksy, więc no można powiedzieć, że naprawdę było warto. Jaka jest szansa na to, że otworzę kolejnego rapy boksa i znowu mi wypadnie miecz Tobiasza? Najprawdopodobniej żadna, więc no, ja oczywiście to zrobię dla widza kochanego. Zobaczę jeszcze, czy na rynku jest w ogóle jakiś wystawiony. O, jak widzicie, miecze Tobiasza są po 24 tysiące, czyli całkiem sporo. Na rapy boksa żadnego nie ma wystawionego, więc na dzisiaj widzowie, no mam nadzieję, że po prostu rapy boks padnie do ekwipunku. Dodatkowo ziomy, taki shulker dla jednego z was jest do wygrania w dzisiejszym odcinku. Z wczorajszego odcinka takiego shulkera wygrała ta osoba, gratulacje. A żeby ty widzu, jak chcesz wygrać takiego shulkera dzisiaj, no to zostaw suba, lajka, no i w komentarzu swój nick z Minecrafta. I wydaje mi się, że jest to giga, giga spoko. Powodzenia, bo wbijamy 12 tysięcy subskrypcji, brakuje już bardzo, bardzo mało. Dobra, no nie ma co przedłużać widzowie, miejmy nadzieję, że się opłaca. No resztę rapy boksów o wartości 300 zł, serio, 300 zł zostawiam na potem, no bo trzeba zostawić na nowe sety. Nie wiadomo kiedy będą, mam nadzieję, że no w tym weekend będą, więc no dobra widzowie. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Szczerze mogę obstawiać, obstawiam tak, iż wypadnie mi Elytra Mikolsa, serio. Albo klucze do galaktycznej skrzynki, czyli totalne rzeczy, które się nie opłacają. Więc no co, lecimy i wypadły mi 2 merkurowe pyłki. Powiem wam widzowie, że no F, nie? No F, no niestety, no to jest F, bo straciliśmy na tym niedużo, no bo straciliśmy 1800 końców, jakby dolarów na tym rapy boksie, bo takiego można kupić za dyszkę, chociaż za dyszkę jest ciężko czasami kupić. No dobra, szczerze, no ja, to jest jak hazard widzowie, otworzymy jeszcze jednego, nie? Otworzymy jeszcze jednego, no bo po prostu, dla widza zrobię wszystko, no i co? Lecimy chyba z openingiem, kolejny rapy boks, proszę nie merkurowe pyły, a mianowicie miecz Tobiasza, ale będzie Elytra. I buty Mikolsa, nie? No to tragedia po prostu. To jest już F totalne, to chyba kosztuje z 1000 dolków, jak nie ten. No jak widzicie, nawet cały tutaj serwer po prostu napisał F, no bo, no rzecz, drop tragiczny, nie? No nie ma co po prostu mówić, no drop tragiczny. Itemy Mikolsa, no są bardzo, bardzo, bardzo tanie. W sensie, no wiecie, no po 2000 tego nawet nikt nie kupuje, więc no nie jest jakiś, nie jest jakoś fajnie. Ja sobie to wystawię, no bo ja tego nie potrzebuję, więc za 2000 te buty niech się sprzedadzą, a może się coś sprzeda, nie? Dodatkowo mam 4 klucze do galaktycznej skrzynki, które dostałem. Nie wiadomo skąd, więc mogę sobie otworzyć. Oczywiście, no co, galaktyczna skrzynka widzowie, no to interesuje nas, co, słoneczny pył w wysokości 32. No i tak naprawdę to jest tyle, więc lecimy. 12 fragmentów kosmosu, jeden fragment kosztuje 100 dolków, 1200 dolarów nie jest źle. Kolejny, 16 refili, no tragedia. Podka na stręża, ja pierdzielę. I kolejna podka na stręża, kolejna tragedia, nie? No naprawdę, no podki na stręża za 5 zł, no to akurat, naprawdę, ja zawsze będę to mówił, ale drop w tych skrzynkach to jest skam, no dlaczego? Golden Car, no takich rzeczy nie powinno być w ogóle. Są rzeczy, których się nie opłaca, ani nic. No ale no dobra. Widzowie, plan jest prosty. Lecimy dzisiaj na klepek. Widzicie, troszeczkę potionów przygotowanych mam. Itemków przygotowanych też troszeczkę mam ogólnie. Więc plan jest prosty. No pozabijamy sobie troszeczkę graczy. No i tyle, nie? Lecimy na klepę. Dodatkowo śmieszy mnie jeszcze jedna rzecz. Mianowicie po wczorajszym odcinku
odcinku, widzowie, cały sklep jest chyba zawalony fragmentami kosmosu i w ogóle cały ten rynek się popsuł, po 100 dolarów już nikt tego nie kupuje. No i powiem wam, że jest to dość, kurczę, zabawne, nie? Dobra, pójdziemy sobie na jakieś inne CH, jest w ogóle bardzo dużo CH, jest godzina, kurde, 11:05, czyli jest szkoła normalnie o tej godzinie. I co, nie, no takie kilka fragów obowiązkowo tutaj musimy zrobić, nie? No nie ma co. Dodatkowo, widzowie, jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie startuje serwer SMP dla streamerów i youtuberów, tam są takie osoby jak Evron, Multi, więc naprawdę totalne koksy pod tym względem. Topka, naprawdę, no ja przy nich to jestem mały pierd i widzowie, jestem dodany na te SMP i pytanie, czy chcecie jakieś live'y z tego i filmy, nie? Czy tam warto jest pograć? To będzie tryb wojny gildii na Wojszczacie. I nie wiem, czy warto, czy chcecie, czy nie. Możecie napisać w komentarzu. Ej, widzowie, tutaj Piotrek mi napisał, że sprzedaje rapy boxa za dyszkę, więc go kurde kupiłem. I zrobimy sobie kolejny opening po prostu. No dobra, podciągniemy ten odcinek już taki pod opening za 100 zł na rapach. I widzowie, no jak kurde będzie trzeci lucky block, znaczy trzeci rap box, który będzie po prostu rap boxem pechowym, no to nie, no to ja jestem załamany, nie? No bo naprawdę, tyle ile pieniędzy przepaliłem w tym filmie. Chodzi mi o tych wirtualnych oczywiście, no bo jakby za złotówki tego nie zapłaciłem, ale no jednak te wirtualne pieniążki się zbiera troszkę dłużej. No to co, no jeszcze raz, oby nie Elytra, oby mieć Tobiasza, bo chcę mieć drugi i kurczę, no co, no mam nadzieję, że tutaj drop wypadnie bardzo, ależ to bardzo ciekawy, widzowie. No i lecimy, i co? I spodnie Tobiasza. I powiem wam, widzowie, że no też jest to duże F, niestety, ale plus jest taki, widzowie, że ja spodni Tobiasza w sumie to nie miałem, nie? Więc jakby niby źle, ale niby może mi się to nawet przydać, no bo no nie miałem spodni Tobiasza, nie? Tutaj sobie wykopię szybko ten nederyt. No i powiem wam, widzowie, że w sumie, no kurde. Dobra, nie, ja szukam pozytywów w sytuacji, gdzie tych pozytywów po prostu nie ma, ale no, wiemy, że jestem zadowolony, nie? W ogóle nie jestem, ale mamy spodnie Tobiasza, widzowie, i mamy cały secik Tobiasza oprócz klaty, no ale to trudno w sumie. Tak lata, to nie zmienia. Dobra, chciałem do kosza wrzucić spodnie Busha, ale to w sumie dla jakiegoś widza będzie do Shulkera do wylosowania. Jakieś tam itemki są zbierane cały czas, więc dobra, dobra, teraz widzowie już oficjalnie idziemy na klepę i miejmy nadzieję, że kogoś zabijemy. Tutaj jakiś frag pada, widzowie, właśnie Nikola04, no niestety, kurczę. Secik, kurde, czwóreczka, no szkoda, na dosłownie na parę hitów. Myślałem, że tutaj ktoś sobie kopie z troszeczkę lepszymi temkami. No trudno, 200 frag na koncie właśnie wleciał. Za plus 6. Tutaj mamy kolejnego fraga, widzowie, najprawdopodobniej. I po prostu za kolejne plus 6 tutaj ziomal pada. Łukasz 288 za plus 7 akurat. A jego itemki, co on tutaj miał ciekawego? Chyba też, kurczę, nic za bardzo. Jakiś secik siódemeczka Frodo. Wziąłem tutaj mu wszystko. Na 100% się zapyta, czy mu oddam itemy. No i się zapytał, czy mu oddam. No odpiszę, że oczywiście, że oddam, ale już, kurde, jeszcze troszkę już nie będę oddawał, nie, widzowie. Po prostu wszystko, co będę zawijał, to biorę dla siebie i po prostu sprzedaję, nie? Dobra, oddaję mu tego seta Frodo jakiegoś, co on tam sobie miał. Wydaje mi się, że to wszystko. Nie, ale serio, widzowie, taki kurde dziwny jest ten fotel. Taki, no naprawdę, totalnie inny niż te gamingowe. Tutaj się czuję, jakbym siedział na jakiejś chmurce po prostu. Tak mięciutko, tak jakoś kurde inaczej. Ciekawa kwestia. Tak samo mam nową klawiaturkę, różowiutką. I za niedługo też wam tutaj ją pokażę po prostu, widzowie. No dlaczego tutaj nie pokazać dla widza? Tak samo na moim Discordzie, gdzie macie mojego teksturpaka, na przykład wleciał konkurs na Pace of Carda. Za niedługo wleci też konkurs na jakąś myszkę z Genesisa, bo mam ich parę. No co, rozwijamy się, widzowie. No dzięki wam nie byłbym tu, gdzie jestem po prostu. Kasy wielkie. Tutaj klepa zciąłem na strefie bez elit, ale kurde, ta strefa bez elit jest właśnie fajna pod tym względem, że tu można się pobić, tylko no ja wiem, jak to się skończy, nie? Że ten ziomal po prostu ucieknie bardzo szybko. No właśnie, widzowie, no dosłownie chwilkę się z nim pobiłem i on już tutaj będzie uciekał do wyjścia, a jak nie do wyjścia, to zaraz jego kolega po prostu tutaj przyjdzie i na tym się skończy. Nie, po prostu do wyjścia i po prostu elkę już se założy i na tym się skończy imprezka. No nie, ja się nie chcę zbić tam, chodź stary, wchodzimy kurde głębiej. No i właśnie, widzowie, kurde, jakby ktoś miał zaraz, nie wiem, gadać, dlaczego ja się biję tylko na tych, nie wiem, słabszych miejscach dla słabszych graczy. No bo kurde, tutaj nikt się nie chce bić. No jest jakiś ziomal i kurde, no co, się boi. I tak jest po prostu, no cały czas. No niestety. Ja będę po prostu robił daily narzekanie, widzowie, na strefę bez elit do momentu, jak jej po prostu nie zmienią, nie? No bo jak nie to, no to po prostu będzie trzeba było zabijać tylko słabszych graczy, kurde, z jakimiś itemami siódmymi i tyle, nie? No bo jak tam
się poważnymi temami klepać nie chcą. Ej, dobra widzowie, specjalnie wyłączyłem tutaj ekran tylko i wyłącznie dlatego, mianowicie biłem się z ziomkiem i w ogóle ja często znajduję ludzi, którzy mają Elytra Swappera, takiego ewidentnego, że wiecie, gościu biega, elkę zmienia na plecy, klatę, wszystko i za każdym razem pisze do typa: siema, albo wysyłasz siano, albo zgłaszam cię na Discorda i masz bana za Elytra Swappera. I gościu wysłał mi właśnie pieniądze, ale nie chcę jego niku pokazywać i jest to dość zabawne, nie będę ukrywał. Ajajaj. Wy cheaterzy, ja na was zarobię, serio. Dobra, zabiłem jakiegoś zioła, widzowie, MC Grochu. Padł po prostu dość szybko i od razu taki, kurde, przylecieli i od razu itemy zabrali, nie? Nic się z niego nawet złapać nie dało. Ja pierdziele, nie, dobra, to było dziwne, szczerze. I od razu mi się stręcz skończył i wszystko. Ale dobra, widzowie, ja muszę ogarnąć sobie jakiegoś duo teammate'a właśnie, żeby jakoś CH1 wieczorkiem podbić tam na strefę bez elit i może w końcu jakiś zrobimy PvP montaż, kurde, na lepsze itemy. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia, widzimy się jutro o 15:00, elo.